Tego dnia Wałbrzyszanie po raz ostatni w 2011 roku zaprezentowali się na własnym boisku w rozgrywkach drugiej ligi. I wydawać by się mogło, że będzie to dobre widowisko, bo rywal do ogrania i 3 punkty w zasięgu ręki. Jednak nic bardziej mylnego. Już od początku meczu gra po obu stronach była monotonna i bez większego pomysłu. Bym powiedział, że mecz bez historii, ponieważ jedna jak i druga drużyna nie stworzyła sobie sytuacji, z których mogli strzelać bramki. Dzisiaj nam się ciężko grało, to był taki chyba najsłabszy mecz w naszym wykonaniu u nas w domu, mimo że przegrywaliśmy niektóre spotkania, tak jak na przykład z Bałtykiem, dam przykład, był dużo lepszym spotkaniem. Wyglądało to tak, jakby podział punktów satysfakcjonował oba zespoły. Nie tłumaczę zawodników. Mieli coś zdziałać, mieli coś zarobić tutaj w Wałbrzychu, jeżeli chodzi o punkty. I ten jeden punkcik szczególnie cieszy, jeżeli chodzi o to, że z tyłu było na zero. Mieliśmy jedną sytuację bardzo dobrą do zdobycia bramki, nie wykorzystaliśmy. Górnik miał też jedną doskonałą sytuację, nie wykorzystał. I reasumując, wydaje mi się, że wynik nie krzywdzi żadnych. Czarni Żagań w tabeli drugiej ligi zajmują dość bezpieczne miejsce przed strefą spadkową, a Górnik mocno osadził się w środku tabeli. Druga połowa przebiegała podobnie jak pierwsza, gdzie obie drużyny starały się kontrolować przebieg gry i atakować jedynie z kontrataku. Po jednej z takich akcji Grzegorz Michalak umieścił piłkę w bramce gości, jednak sędzia dopatrzył się spalonego i gola nie uznał. Zarówno gospodarze i goście przed meczem zapewniali, że w tym meczu interesuje ich tylko wygrana, to na boisku wszystko było wyrównane i wynik nie mógł być inny jak remisowy. A widać po jednej i drugiej drużynie, że to już jest późna jesień, że to już jest 19 mecz i ja to bym bardzo chciał, żeby już się sezon skończył. Nie? Nie jestem zadowolony z tego, że tak kończymy u siebie ten sezon. Założenia były inne, nie udało się. Dzisiaj naprawdę zespół fizycznie wyglądał dobrze. Z czego to się wzięło? Nie wiem, może, że już faktycznie jest już końcówka sezonu i widać już w nogach u zawodników zmęczenie. Ale jeszcze w ostatnim spotkaniu w Bytowie postaramy się zagrać tak, żebyśmy strzelali bramki, żebyśmy nie tracili to, co może cieszyć i postaram się przywieźć korzystny wynik. Teraz przed wałbrzyskim zespołem z kolei ostatni mecz wyjazdowy w tym roku. Biało-niebiescy rozegrają rewanżowe spotkanie w Bytowie z tamtejszą Bytowią, która pomimo tego, że jest tegorocznym Beniaminkiem, to ma chrapkę i pieniądze na awans do pierwszej ligi. Pojedziemy się zrehabilitować za to spotkanie. Myślę, że zespół jest w ogóle w innym momencie, jak to co miało na początku rozgrywek. Mamy tydzień ten takiej ostatniej pracy, żeby po prostu jeszcze punkty dołożyć, pokazać, że potrafimy z wyjazdów też przywozić punkty, no i później zacznie się okres roztrenowania i tak dalej. Mecz już w najbliższą sobotę.